Konrad jest młodym ojcem, prowadzi firmę cateringową i niejako z nawyku liczy nie tylko kalorie, ale też grosiki. Jeszcze zanim coś kupi, pan Konrad szuka drewnianych opakowań na warzywa. Z każdych zakupów stara się przynieść do domu jedno takie opakowanie. Cienkie listewki nadają się świetnie na podpałkę do grilla. Konrad jeszcze nic nie kupił, a już ma 3 złote oszczędności, a nie jest to jego ostatnie słowo. W trakcie zakupów Konrad dokładnie liczy, ile do tej chwili wynosi koszt jego zakupów. Przy kasie chce mieć absolutną pewność, że suma jest właściwa. To sprawi, że zaoszczędzi jeszcze kilkanaście groszy. Jak? O tym za chwilkę. Konrad wybiera tylko opakowania z większą gramaturą. Wtedy cena za kilogram produktu jest najniższa. Prosty przykład. Masło w 200-gramowej kostce jest o 3 zł droższe za kilogram od masła w półkilogramowym opakowaniu. Myśląc wielkogabarytowo, Konrad zdolny jest zaoszczędzić kolejne 3 zł. Podobnie duże słoiki są tańsze i praktyczniejsze jako odpad. Przydadzą się na przetwory, a każdy z nich wart jest około 2-3 zł. Zanim Konrad podejdzie do kasy, obliczy dokładną kwotę do zapłaty. Nauczył się, że najwygodniej jest nosić przy sobie gotówkę w różnych nominałach i dużo drobnych, tak aby nie narazić się na problem braku wydania reszty. Konrad ma także przy sobie banknot. Jak sam go nazywa, magiczne 500 zł. Kiedy przychodzi do płacenia, wyciąga z portfela całą odliczoną kwotę. Ale ostatecznie brakuje mu końcówki 80 groszy. Wtedy wyjmuje banknot 500 zł. Większość kasjerów nie ma ochoty wydawać reszty i trzymać w kasie największego polskiego banknotu. Przyjmuje więc zapłatę w drobnych, darując brakujące grosze. W sumie udało mu się zaoszczędzić dziś 12 zł i 80 groszy. Może to niewiele, ale ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka, bo w ciągu roku robią się z tego setki, a bywa, że i tysiące. Poza tym za patent na kasę, który Konrad kręci z Sobieskim, jego własna Marysieńka podziękuje mu w domu.